Stanisław Tarnowski, ojciec Pawła i mąż Danuty, żył, pracował i umarł blisko torów kolejowych. Pochowano go również z należnymi kolejarzowi honorami. Każdy pociąg, który przejeżdżał, trąbił. I to był przeraźliwy głos tych lokomotyw. Teraz ten dźwięk mi się zawsze kojarzy ze śmiercią. Stanisław przegrał walkę z tętniakiem mózgu. Lekarze robili, co było w ich mocy, mimo że krew zalała prawie całą głowę. Byłam taka nadzieja, że on się obudzi, że on oczy to otworzy, bo on w ogóle wyglądał tak, jakby spał. Nadzieję stracili po 5 dniach. Bo widziałem, że pracuje tylko aparatura, czyli respirator i te wszystkie funkcje życiowe są podtrzymywane przez maszyny. Mimo tragedii Tarnowskim udało się wtedy, tak to widzą teraz, podjąć najważniejszą decyzję w życiu. Zgodzili się na to, żeby oddać narządy ojca do transplantacji. To uratowało życie 3 osobom. Nie czekałam za to żadnej jakiejś nagrody czy coś. Po prostu cieszyłam się, że taki dar spełniłam i po prostu komuś uratowałam życie. Nie wiedziałam też, że kiedyś będzie mojemu synowi potrzebny. 3 lata później Tarnowscy przekonali się, że życie bywa przewrotne. Zachorował Paweł. Stwierdzono u niego pierwotne, twardniejące zapalenie dróg żółciowych, które doprowadziło do marskości wątroby i skomplikowanej choroby jelit. Diagnoza brzmiała jak wyrok. Przeszczep wątroby albo śmierć. Podobna decyzja jak moja i mojej mamy uratuje moje życie, które musi być tak uratowane, bo innej metody na to nie ma. Tylko się cieszę, że ma żonę, że ma dziecko, bo mi się wydaje, że on by się szybciej załamał, gdyby był sam. Kasia, żona Pawła, niechętnie mówi o nieszczęściach dotykających ich rodzinę, ale wspiera męża na każdym kroku, w lepszych i gorszych momentach. Ta choroba jest z nami i no nie unikamy tego tematu, no bo no żyjemy z nią. Tym bardziej, że pasmo ich nieszczęść na razie nie ma końca. Chcieliśmy mieć dziecko i mamy tego naszego wspaniałego Mikołaja, który jest sam też chory. Dowiedzieliśmy się, że Mikołaj ma wodonercze obostronne. Będąc osobą chorą, pilnuję również jego zdrowia, dopóki mogę. Tarnowscy wierzą jednak, że po ciężkich latach Bóg da im też czas na radość. Myślę, że da mi szansę życia dalej po przeszczepie, żebym potrafił wychować tego syna na lepszego człowieka niż ja. Paweł jest na 190. miejscu w kolejce oczekujących na przeszczep wątroby. Nikt nie jest w stanie określić, kiedy może dostać telefon z informacją, że jest dla niego dawca. Marcin Wikło, Puls Raport.